Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 7 października. Tarot oraz Lenormand. Zapraszam do wysłuchania. Myślę, moi drodzy, że u Was wszystko w porządku. Czujecie się dobrze i bezpiecznie. Także zaczynamy. 7 października. Zobaczymy, jakie energie. No tutaj nam wypadły karty, moi drodzy, dwie nawet. Szóstka monet wypadła i dziesiątka buław. Dobrze, niech będą dwie. Moi drodzy, tu jest jakaś pomoc. Idzie pomoc tego dnia. Możliwe, że ktoś nam poświęci czas, ale też i pieniądze. Możliwe jest też koniec trudnego etapu, dużo obowiązków na pewno na ten dzień, kończenie różnych spraw, projektów, ale też przeciążenia, uważajmy na plecy, stawy. Tu, moi drodzy, jest też karta lepszego samopoczucia. Czyli to nie wyklucza, bo oczywiście jest tutaj, moi drodzy, czas przeciążeń, ale też możliwe, że można powiedzieć, że przy tej dziesiątce buław, ta szóstka monet mówi nam, że idzie coś lepszego do nas. Kończymy pewne problemy, pewne projekty, pewne sprawy. Jest jeszcze dosyć trudno tego dnia, ale widać światełko w tunelu, że idzie do nas i poprawa, no i tutaj oczywiście pomoc. Tak jak mówiłam, czy to finansowa, czy to ktoś poświęci czas, czy ktoś nam coś naprawdę tutaj sprezentuje, jest duża szansa na fajną niespodziankę. Także jest dobrze, moi drodzy, na pewno w zdrowiu, na stawy kości, plecy uważajmy, ale i tak jest lepiej jak było, ja bym to powiedziała w ten sposób. Jest tutaj jakaś pomoc w tym aspekcie zdrowotnym. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie na nasze bolączki, na nasze zdrowotne jakieś tutaj problemy. Także, moi drodzy, nie jest źle, a nawet idzie coś lepszego. Kończymy ciężki etap w życiu. I jeszcze dla pełności tutaj zobaczymy kartę wyjaśniającą Lenormand, która nam dopowie. No, jest tutaj wyjście na zewnątrz, moi drodzy. Ten ogród czy park w Lenormand zapowiada wyjście gdzieś w miejsce publiczne. Możemy wybrać się po południu na miły spacer, miłą jakąś przechadzkę, ale też tu możemy gdzieś się z kimś spotykać. Jest szansa na to, że odrodzimy się troszeczkę, złapiemy oddechu, zaczerpniemy świeżego powietrza, przemyślimy pewne sprawy. Także, moi kochani, tutaj widać światełko w tunelu, wychodzimy z jakiejś ciężkiej, moi drodzy, sytuacji, problemu. Może też pomału właśnie zdrowiejemy. I to nam wszystkim jest potrzebne. Czy psychiczna pomoc tutaj, czy finansowa jest, moi drodzy, tego dnia i nie należy się tak bardzo obawiać przyszłości. Pamiętajmy o tym, żeby myśleć pozytywnie. No dobrze, moi kochani, ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Takie karty wypadły, więc tutaj mamy oczywiście troszeczkę więcej do powiedzenia. Mamy szansę, moi drodzy, na pokazanie się tutaj właśnie z takiej strony, że jest coś trudnego, co odchodzi, tak? Pomału odchodzi ten problem, ten ciężar z pleców, który był przez może nawet i 6 miesięcy. Także tutaj, moi drodzy, odchodzi problem. Dobrze, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.